Cześć, z tej strony Night. Dziś wracamy do gry Heroes of Might and Magic 3 Shadow of Death, czyli Cień Śmierci. A witam się z wami, bardzo niewyspany Night dzisiaj, no ale damy radę. Lecimy z kolejną misją, przed nami misja Mściciele. Musisz przejąć zamek Crypt Home, Anigem, Anigelu nie mogą przy tym zginąć. Bohaterowie nie mogą awansować powyżej 33 poziomu, ale zachowują w następnym scenariuszu swoje doświadczenie, umiejętności oraz zaklęcia. I mamy premię początkową, 15 leśnych elfów albo 20 srebrnych pigazów. Pomimo, że pigazy są jednostką czwartego tieru, a to elfy są trzeciego tieru, wybierzemy na pewno elfy. Kilka dni temu zgromadzenie starszyzny Avli wysłało mnie i Gem z zadaniem pomszczenia śmierci Lorda Falorella, Lorda Fayeta, Smoczych Panów i pozostałych ofiar nekromantów. Już na granicy natrafiliśmy na tę okropną scenę. Władcy Deiji muszą zostać zgładzeni, nim cała ludność Avli zasili ich odrażającą armię. Gelu, dowiedziawszy się, że za śmiercią Lorda Faloreta stoi Sandro, przeprowadziłem dodatkowe śledztwo, które wykazało, że Smoczy Panowie nie byli buntownikami, byli prawdziwymi lordami pogranicza z Avli. Doszedłem do wniosku, że muszę stawić się przed Radą Starszych z Avli i z pokorą przyjąć ich wyrok. Rada początkowo nie była skłonna uwierzyć w mą skruchę, lecz po konsultacji z wyrocznią zgodziła się, bym zmazał swe winy, uczestnicząc w karnej ekspedycji do Deiji. Honor kazał mi zaakceptować tę decyzję i tak oto na pewien czas opuściłem szeregi Lesnej Straży. Gem. Przyniesiono mi lalkę. Wyglądała dokładnie tak jak lalka, którą dostała moja siostra na krótko przed śmiercią. Pamiętam, że dzięki tej szmaciance zdawała być się najszczęśliwszą dziewczynką na świecie, a wkrótce potem horda szkieletów zabiła wszystkich, którzy mieszkali w mej wiosce. Tylko ja przeżyłem. Jestem szczęśliwa, że Rada Starszych wybrała mnie do jednego z dwóch dowódców karnej ekspedycji do Deiji. No to ciekawa kara. Oboje się zdają lubić te kary. Ciekawe. No i właśnie, tutaj mamy rzecz ciekawą i następującą. No Gelu nie ma logistyki. To jest właśnie ten minus. Gem jest naprawdę fajną bohaterką, tylko te statystyki są kijowe. Ale to jest właśnie efekt tego, jak nam dają bohatera z presetu. Zrobimy sobie rzecz taką, że Gelu tutaj będzie naszym dostarczycielem jednostek przede wszystkim. Zrobimy sobie armię i to solidną armię na początek. Na Teutatesa! A witam, Karigolu, witam. Zrobimy sobie solidną armię na początek. Gelu będzie tym typem, który będzie podnosił wszystko, czego Gem nie weźmie. Ewentualnie będzie zwiedzał i dosyłał jednostki. Ona ma naprawdę kozacką magię, ona ma do tego logistykę, której ja jestem po prostu fanem. A nawet fanatykiem, bym powiedział. Czasem nawet i tak maksymalnie. Nie wiem w takim razie, czy te centaury nam będą potrzebne. No, zaraz je rozstakujemy. Dobra. Dwa staki tych. I teraz, niech będzie w ten sposób. Zostawimy, a zróbmy tak, że damy tutaj tylko te jedynki, żeby były staki, bo one i tak nie są jakąś realną siłą, a zapewnią trochę wsparcia. Czy ona ma coś jeszcze? Nie, tylko to pierwsza pomoc, taktyka, logistyka, łucznictwo. Akurat pod strzelców to łucznictwo. Dobra, zaczyna w takim razie Gelu. Ingelu, niech nam zwiedzi miejsce wielu. Dobra, czyli w pierwszej kolejności chyba warto by było przejąć tartak. Bo drewno, drewno, jeszcze raz drewno. Uczony, plus jeden do ataku. Żywiołaki ziemi. Okej, okay. Bezstratnie. Jak oni to zrobili? Podejrzewam, że bardzo mądrze. Dużo oni mają ruchu? Nie, ja się ruszam pierwszy, więc na luzie. Chyba, że będą te morale. Nie ma. Tak, oni stracili te jednostki?
To jest zagwozdka Tikla. Nowy artefakt. Gelu, będziesz szedł testy o nas wiedzieć. Centaury. Nie poradzisz sobie raczej z tymi upiorami. Poradził sobie, okej. Czy chcemy iść na chochliki? Spróbujemy to zrobić tak, żeby nie stracić żadnego typa. Tu mamy naprawdę kozacką magię. Ten podejdzie, to trzeba go sieknąć czymś. Ile on ma? 4 razy 120. Mamy coś za 120? 130. Gitara. Manticory. Z manticorami może być różnie, ale jest złoty łuk. Miałeś, chamie, złoty łuk. Tu jest niezbadany teren, ale tutaj widzę złoże rudy, więc prawdopodobnie tu jest kolejny zamek. Czy nasze garnizony mają jednostki? Mają, i to kozackie. Myślę, że zdążyłem się wyciszyć. Dobra. Wow. Dom Rady Miasta. Tak, dawaj Dom Rady Miasta. Jak już mamy gospodarstwo w pierwszej kolejności, to jest spoko. No chyba pójdziemy w tę stronę. Nie wiem, czy manticory strzelać, czy nie. Zależy, jak ich dużo jest. No są chimery, nie manticory nawet. Czyli ulepszona wersja. Ewentualnie możemy próbować od razu na Ilfryty i tutaj raczej będzie zamek. Raczej skoro w takim miejscu, to będzie nasz zamek. Więc bym sobie spróbował. Kurde, jakie straty. No nie, no takich nie mogę mieć strat. Dobrze, przeszedł. No nie giną wszystkie. Dawaj błyskawice. Oni się pierwsi ruszają. Ha, mam inny pomysł, jak to zrobić. Bardzo w podobny sposób. Ale trochę lepiej. Potrzebujemy battle. Jest battle. Wiem, jak nie zrobić strat na naszych łucznikach. I damy im slowa. Dzięki temu my się będziemy pierwsi ruszać w naszej turze. Raz, dwa. I teraz zaklęcie, cyk i cyk. Pięknie, pięknie. Co prawda mięso armatnie wytraciliśmy całe, ale myślę, że było warto. Bazyliszki większe, na luzie. Ta, i mamy zamek, czy zamek, kapitol, czy ratusz, znaczy wioskę. Dawaj, karczmy. Tu już nic nie kupimy, bo dzisiaj już kupowaliśmy tutaj, no tak. Jest uczony, są mnisi, jest statuetka szczęścia. Ale my jesteśmy szczęśliwi. Wampierze, czy zgodzisz się na to? Zgodzę się na to. Ale mamy minusowe morale wtedy. No ale to jest dobre mięso armatnie, bardzo dobre mięso armatnie. Cyklopy. O, bezstratnie cyklopy poszły. Mamy już jasno niebieskiego. Nagi. Nagi. Też bezstratnie. Bardzo dobrze jest. Chyba popracujemy nad ratuszem. Tutaj Dom Rady Miasta. No to zejdź tutaj, bo nie przebijesz się tędy. Ciekawe, czy tu też nie ma zamku przypadkiem. Chociaż staw z klejnotami. Tutaj się Gelu nie przebije już. Najpierw tę stronę ogarniemy. Roki uciekają. Tak, niech roki uciekają. Roje zostają, roki uciekają. Rogate demony też. Okej.
Najwyżej dla Gaela zostawimy to złotko. Gildia Magów poziom pierwszy. Tutaj targowisko. Widziałem tam typa. Ale kurde, nie obadam go. Oj, za mało go widać. Za mało go widać. Te chochlikarium byśmy odwiedzili. Chyba jesteśmy w stanie to zrobić lepiej niż komputer. Panie komputerze. Ou. Tego musimy zaatakować, bo nie dostał slowa. Negatywne morale. Dobra, oni się tutaj obronią. Znowu negatywne morale, ale bez problemu. No i mamy sporo hajsu za to. Kopalnię kryszteksu trzeba będzie przejąć na pewno. Gelu, tu zobacz co jest po prostu w podziemiach. Tylko najlepiej nie zgiń, wiesz? To by było fajnie, jakbyś nie zginął. Tutaj budujemy kuźnię. Tu zbudujemy gildię magów. Drewna nam będzie brakowało zaraz, bo mamy tylko piątkę. Byczki są. Są bysiory. Dobra, czyli tu jest siara i tylko siara. Okej, to przejmiemy sobie to zaraz. Najpierw te czarty klepniemy. Aha. Dobra. Jest kopalenka. Tutaj Gela musimy wysłać do gospodarstwa. Od razu ulepszy ich na strzelców. Mamy ratusz numero uno. Jeszcze kuźnia tutaj. Spoko. O, nie. Nie został tak, żebyśmy mogli zobaczyć przeciwnika. Akurat przed populacją, czyli Gelu, zostań tutaj. I po populacji zrekrutujesz jeszcze tych strzelców. Będziemy mieli strzelców 14. Gratis. Wow. Tego chyba nie dam rady zrobić w ten sposób, żeby nie mieć strat. Chociaż może. Jakbym podzielił wampiry, to jestem w stanie to zrobić. Podziel wampiry. Najwyżej wampiry wytracimy, ale mi tych akurat wampirów nie szkoda. No bo to i tak są jednostki do stracenia, moim zdaniem. A nie jednostki do utrzymania. Dawaj slowa. Nie, ten stoi. Czeka. Perfekto. Dwa wampiry tylko straciliśmy. To niedużo. Jeden wampir, gruzik. Zaraz podejdziemy do Gela. Może na razie nie będziemy wychodzić, skoro tutaj jest garnizon, który jest broniony. To zrobimy sobie to w ten sposób, że najpierw my się rozwiniemy tutaj, przejmiemy tę naszą stronę, żeby były surowce różnego rodzaju, a dopiero potem pomyślimy nad jakąś ekspansją. No chyba, że przeciwnik nam tu nagle wlezie z nie wiadomo jakimi jednostkami, no to wtedy nie będziemy mieli wyjścia, no nie? Dobra, upgrade'u od razu tych strzelców. No i 14 strzelców gratis. Zróbmy wam zamiankę. Daj nam po prostu, ty miej te wampiry. Statuetkę szczęścia też nam daj. Dobra. No i teraz strzelców jeszcze równo podzielimy i to wszystko. Igelu, przyjaciół, ty nie masz wielu. Może byś spróbował? Ewentualnie zgarniesz jednostki jeszcze stąd, z zamku. A my pójdziemy na podziemie i siarę przejmiemy. Chcą się do nas dołączyć wielkie gorgony. 18. Serio? 18 wielki gorgon. Tak byśmy Gelowi to w sumie dali, to by było też w porządku, bo to nam robi negatywne morale. Gem.
Dziś otrzymałem list od Etrika. Pisze w nim, że wiele lat temu Sandro był jego uczniem, potem jednak uciekł i został nekromantą. To jeszcze nie wszystko. Etrik pisze, że Sandro próbuje zapewne stworzyć potężny artefakt, korzystając z przedmiotów, które dla niego zdobyłam. Wpadłam w taką furię, że nie mogłam powstrzymać krzyków wściekłości. Przez godzinę żaden żołnierz nie ośmielił się do mnie podejść. Muszę przekazać te informacje Gelu i Radzie Starszych. Nie, mnichów nie atakujemy, bo mnisi na pewno nam siekną coś. To Gelu weź poczekaj. Masz te jednostki. Masz te krowy. Święte krowy, krowy. Krowy święte. Tutaj Gelu ma. Nie stać nas na kapitol, więc poczekamy sobie do jutra. Tak? Teraz nasz test na kapitol, więc kapitolnie! Standardowy żart, ale już się nie mogę powstrzymać. Przeszło to do kanonu. Zbierz jeszcze centaury. A my idziemy dalej. Dobra, teraz się skupimy na rozbudowie jednostek, czyli w pierwszej kolejności magiczne źródło. Tutaj 20 aż drewna byśmy potrzebowali, żeby rozbudować fort, ale kusi mnie, żeby zrobić magazyn zasobów, bo to by byłby jeden kryszteks dziennie, a będzie nam potrzebnych kryszteksów sporo na smoki. Tak, atakujemy. Uczone? Radość! Spoko. Nie, tego nie atakujemy, bo to jest jednostka strzelająca. No i perfekto. Gelu, dziś otrzymałem wiadomość od Gem. Dowiedziała się, że Sandro jest nekromantą. Musiała być wściekła. Aż krzyczała. Ponoć Sandro zamierza zbudować potężny przedmiot magiczny z artefaktów, które mu dostarczyła. Zastanawiam się, czy smoczy panowie, których kazał mi zabić, mogli pokrzyżować jego plany. Tak. O to dokładnie chodziło. No to tutaj cała historia tej części polega na tym, że Sandro podstępem wykorzystuje wszystkich innych, żeby stać się najpotężniejszym nekromantą na świecie. Okej. Okay. Aha. No, tutaj chimery i to jest miecz piekielnego ognia, czyli to jest chyba plus 6? Tylko nie pamiętam, czy do siły 6, czy do wszystkich statystyk. Chimery nie atakujemy, będzie łatwiej w ten sposób. No i Gelu, tutaj masz robotę, żeby pozbierać te przedmioty. Dawaj zagajnik. No jeszcze trochę nam brakuje drewna, żeby walnąć sobie fort. Fort Boyard. Zobaczmy ten miecz. Nie, o 6 tylko siły, która jest większa, ale 6 siły, no to jest dużo siły. Dawaj te chliki. Powinniśmy zabić bez... No kurde. Komputerze. Nie rób mnie tak. Slow. Slow, slow, quick, quick, slow. Chyba wygra z nimi, no. Chochliki to jest chyba jedna z najgorszych jednostek pierwszego tieru. O ile nie najgorsza w ogóle. Tak, chcemy zaatakować te czarty. No i pójdziemy już dalej, Gelu będzie miał co zbierać. Pola na jednorożców. No ten przeciwnik nie daje się zauważyć, co on tam ma ciekawego. Wielkie minotaurły. Spróbuj tutaj. Dobra. 7 jeszcze strzelców. Myślę, że przekażesz je Gem od razu. Jutro populacja, ale Gem się jeszcze będziemy ruszać, wiesz? Więc daj tych strzelców. Dobra, podzieleni już ładnie. Idziemy dalej. Przez golemy. To są jakieś kryształowe golemy. Diamentowe nawet golemy. O, jest zamek. Numer 3. Trecio. Przebiliśmy się przez magów. Mamy zamek jeszcze przed populacją. To ich straty, nie moje. Aha. Nie, dawaj karczmy. Tutaj fort chyba strzelimy.
Czemu tam było nas stać na fort tutaj nie? A no bo karczmę wybudowaliśmy. Never mind. Never mind. Gildię magów może poziom drugi wybudujemy, ale szkoda. Jednej tury nam zabrakło, żeby mieć smoki przed populacją. Bo bylibyśmy w stanie w sumie jutro zbudować smoki, smocze urwisko. Dawaj tych strzelców jeszcze. Czy dasz radę do Gem dojść? Dasz radę. Tylko ulepszy ich od razu. Dobra. Spoko. No i fajnie. Zajmujemy to. Zielony klucznik. Jeden centaur straty. W porządku. Gelu nie nadąża. Smocze urwiska. Tak, no i mamy w tym zamku już wszystkie jednostki możliwe do kupienia. Czas będzie na upgrade niedługo. Dawaj tutaj dom rady miasta. Będą pieniądze, od nędzy do pieniędzy. Gelu nie zostawia mi drogi na razie. Okay. O, stajnia na początku tygodnia w sam raz. Dawaj atakuj. 7 centaurów straconych. Nie bierzemy krasnoludów. Gelu tutaj idzie i przejmuje. Przejmij sobie też stajnie. Stajnie do końca tygodnia zapewnia dodatkowe punkty ruchu. Więc spoko. A jak właśnie jest początek tygodnia, to warto iść do stajni. No i tutaj chyba już upgrade'y trzeba będzie robić. Tylko możemy robić takie upgrade'y, żeby za dużo drewna nie zużywać w pierwszej kolejności. To też by było spoko. To byśmy fort walnęli sobie zaraz. W tym drugim zamku. Tak, chcę atakować enty. 4 centaury stracone. Ogry chcą się do nas dołączyć. 24 ogry. Chodź, Gelu. Chcesz ogry? Słyszałem, Gelu, że chcesz ogry mieć w swojej drużynie. Gelu będzie miał legię cudzoziemską po prostu u siebie. A my będziemy mieli normalną bastionową armię. Nie byliśmy w tym skarbcu. Tak. 5 centaurów. W porządku. 2,5 koła i kryszteks. Dobra, czyli tutaj wszystko przejęliśmy. Tu jest przeciwnik, ale też go nie przelukamy. Co ma? Tu wszystko mamy przejęte. Jeszcze wypadałoby to poulepszać. Nie, jeszcze chatę krasnoludów nie mamy. No co ty gadasz? Niestety, ale wydałem większość drewna. Dawaj forcik nasz pierwszy. Dodaj magazyn zasobów. Fajnie by było uzupełnić jednostki. Fajnie by było już mieć ulepszone jednostki. Ale to nie takie proste. Mamy bardzo dużo tych elfów leśnych, ale to Gelu może je ulepszać. Tylko Gelu może je ulepszać. Też jesteśmy w stanie to zrobić w miarę sensownie. Nie wiem jak z pieniędzmi. 27, to może po prostu nie weźmiemy wszystkiego. Zagajnik mamy ulepszony, to weźmiemy sobie drzewa. Weźmiemy sobie centaury. Gitara. Chodź. Przejdziemy się do Gela. I pójdziemy sobie na eksplorację gdzieś na południu. Z racji, że tutaj jest złoże rudy, więc pewnie tutaj gdzieś będzie zamek przeciwnika. Czyli od tej strony bym wolał przechodzić. Dobra, Gelu. Jedziesz. Rzucimy ci te jednostki, ulepszysz je. No, dużo to kosztuje, ulepszenie, ale warto. Ale po prostu warto. No i elegancko, tych jeszcze możemy dać. Centaurów, żeby tu byli. Gelu ma swoją legię cudzoziemską i niech ją ma. No to my lecimy w tę stronę. Gelu w sumie też poleci i zrekrutuje tych łuczników dodatkowych. No dobra, no to co? Pola na jednorożców. To jest nasz drugi zamek. Na gospodarstwo nie stać. Szkoda. No to górniczą. Nie, cytadelę dawaj w takim razie.
Tutaj jeszcze musimy kuźnię sobie dać. No to jeszcze 7 możemy mieć strzelających. Jesteśmy 2 kroki. Gitara? No prawie stówka. Prawie stówka nam wyszła, zanim wyjdziemy z naszego zamku. Garnizon. Ale raczej tam będzie zamek. Serio? To ile ty masz tych jednostek? Tu nie możemy używać magii. Jak tak, to jest przerąbane. Jak możemy, to jest w miarę okej. Nie, no możemy używać. No jednostek jest bardzo dużo, to fakt. Ale może, da radę. Mas bless. No walnąłbym go. Chociaż tymi walniemy, dobra. Zbliża się. Następna tura już nas uderzy. Chyba, że się tymi zostawimy. Chociaż nie, i tak z tej strony walnie. Chyba, że my jego walniemy. Tym jestem w stanie uciec jeszcze. A, dużo ich nie zostanie tutaj. Dobra, to dawaj. Błyskawica, najlepszy spell, czy mamy jeszcze coś mocniejszego? Nie mamy nic mocniejszego. Przydałaby się implozja. Zniszczenie umarłych 150 na wszystkich, kontra 300 do 1. Niech będzie. Tego musimy wycofać. Bo nie wiem, czy i tak nas nie sieknie. Ewentualnie możemy go gdzieś tutaj na górę dać. Tutaj. No bo nie dojdzie do naszych. Dawaj. Zabijesz go. No kościeje się mocno zbliżyły. Tego musimy pocisnąć. 8 ich tu zostało. O. No to jest trochę dupa. Tymi się będę musiał zostawić. Pozostawiamy czy atakujemy? Chyba zaatakujemy. Tymi mogę się odsunąć i będzie w porządku. No już blisko są, co? No to ich pozdejmowaliśmy tu ładnie. No zaatakuj. Ha! 21 centaurów i namiot medyka straciliśmy. Koks. No po prostu koks. Jest przeciwnik, ale dużo many poszło. Ulepszone magiczne źródło. Tutaj musimy gospodarstwo mieć, czyli 10 drewna potrzebujemy. Tutaj ratusz, spoko. Ratusz jest w porządku. Jakbyśmy mieli implozję, byłoby jeszcze łatwiej. Moi zwiadowcy spotkali dziś nieregularne wojsko Erati. To były oddziały zbrojne z miasta Clover Green. Żołnierze znają Gem. Przekazali mi interesujące informacje. Dwaj barbarzyńcy, Krak, Hak i Jok, nękają Dejrze z Erati. Muszę powiadomić o tym Gem oraz Wysoką Radę. Spoko, Gelu. Zostań tu, Gelu, przyjacielu. A my idziemy na zamek.
Hej ho! O, spoko, biorę w ciemno takie straty. Samonapełniający się wóz rudy. Grudy. Atakujemy. Dobra. No, gem jest kozacka. Gem jest kozacka. Atak plus jeden. O. Trzeba go tu ponapastować trochę. Weźmiemy sobie jakiegoś bohatera. Tylko którego? Z pigazami, z odkrywaniem. Z odkrywaniem będzie spoko typek. Dlatego, że to jest bohater do zwiadu. Typowo do zwiadu. Do przejmowania kopalni. Tego typu rzeczy. Jasno-niebieski. Tu jest zagajnik. To chyba mógłby otworzyć ten jasno-niebieski. Jutro będzie populacja. Ulepszone gospodarstwo? W sumie niedużo robi ulepszone gospodarstwo. Z racji na to, że i tak będziemy ulepszać do strzelców przy pomocy gela. Dobre gospodarstwo. Nowego siekniemy. Może lepiej to zrobimy? Bez straty? No, może. A może nie. Pewnie ma magię. Dobra, ale centaury zaatakował magią. No i uciekł. Okej, w porządku. Dobra, Geru, bierzesz jednostki. Gdzieś jeszcze mieliśmy. Tutaj mamy gospodarstwo numer drugo. To idź, Geru, po to. I zbieraj łuczników. No można by było to porobić, ale to nam dużo zje drewna. Tutaj warto by było rozbudować się. Zamek. W pierwszej kolejności. Okej, tutaj już nic więcej, tylko magazyn zasobów. Możemy co najwyżej walnąć. Tutaj jak to wygląda? Tu nawet na targowisko nas nie stać. Nie mamy retusza. Dobra, niech zostanie tak. Tu będzie kolejny zamek. Tu będzie kolejny zamek, Gem. Już masz kolejny cel. Cel? Pal. Zagajniczek. A tutaj ulepszoną chatę krasnoludów. Rusz się pierwszy. Jest zamek. Gem da radę? Da radę w tej turze nawet przejąć. Znaczy, zaatakować. Biorę w ciemno. Chyba jeszcze się nie zdążyli rozbudować. Wczoraj mieliśmy bardzo trudne misje, dzisiaj jest luźniej. W ogóle te misje z Gem bardzo dobrze nam idą. No bo Gem jest kozacka. Magiczne źródło. Zróbmy w tej nekropolii targowisko. Bo tutaj magazyn zasobów daje drewno i kamień. Tu gdzieś na górze jest typ. Gem. Dziś otrzymał Gelu wiadomość, że dwóch barbarzyńców najeżdża Dejrzie na spornych ziemiach. Ku memu zaskoczeniu, godzinę później zwiadowcy przyprowadzili do mnie węszących w okolicy orków. Mieli dla mnie wiadomość od barbarzyńcy w niebieskich barwach zwącego się Jog. Kiedyś spotkałem go w Enrof. Działa wspólnie z innym barbarzyńcą, Kragiem Hakiem. O nim też już kiedyś słyszałem. Jok i Krag Hak walczą z nekromantami, a w szczególności z Sandro. Niesamowite. Krag dostarczał Sandro artefaktów, które można połączyć w jeden niezwykle potężny przedmiot magiczny. Etrik miał rację. Aby dać upust swej nienawiści do Sandro, barbarzyńcy postanowili najechać Dejrze. Jog chciał się jeszcze dowiedzieć, o co w tej całej sprawie chodzi. To dobry moment na poprowadzenie własnej kampanii. Uderzymy na Dejrze z północy, a oni zaatakują z zachodu. Ariatianie bardzo się zdziwią na wieść o działaniach Joga i Kraga. Bardzo chciałabym porozmawiać z Jogiem. Gdzie ta mapa? Wspólnie z Gelu musimy najpierw zająć zamek Crypt Home i przejąć kontrolę nad tą częścią Dejrzy. Potem poproszę Joga i Kraga, by spotkali się z nami w miejscu o nazwie Blackden.
Black Den pisany po polsku przez GID. $1000 dziennie. No i zastanawiam się, w którą stronę iść, ale chyba tutaj prędzej bym szedł niż tam. Chociaż ciężko powiedzieć. Idąc drogą na pewno dojdziemy do zamku. Jest przeciwnik, jest tutaj też flaga, czyli jest drugi bohater gdzieś. Tego wyślemy w tę stronę. Raczej to jest zamek, który jest na środku i pewnie po jednej i po drugiej stronie był jakiś zamek. Najpierw ten zamek sobie ulepszymy, polanę jednorożców i zobaczymy, co tam zostanie. Skarbiec albo ulepszenie tutaj. Dawaj, Centauri. Dobra, i tutaj w tym mieliśmy walnąć sobie magazyn zasobów, żeby było więcej drewna, bo to nas na razie ogranicza. Tam typek chce wejść. Dawaj tego Klawiusa. Na luzie. Nagasz. On w ogóle nie ma armii. Gelu. Czy tu jest... No, typek ma sporo. Czy Gelu jest w stanie zebrać tu armię jaką taką? No! Myślę, że tak. Mój przyjacielu. Byłeś mi... takim gelem smoki. No, nasza legia cudzoziemska wygląda nawet sprawnie. Chodź, Gelu, tutaj pomożesz. Tylko Gelu nie ma logistyki, niestety. Mamy tu parę jednostek, ale parę, dosłownie parę. Aha, tu się rusza wróg. Czyli w złą stronę raczej poszedłem. No niestety. Nie, tutaj jest... A, tutaj też będzie zamek. Tu będzie gdzieś zamek. No. Tu mają armię. Gelu. Mój przyjacielu. Dawaj ten skarbiec. I tu co? Gildii Magów poziom drugi. No raczej poodbijają te zamki. Nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Ja im mogę przejąć kolejny zamek. Ale jest za tym, za Garnojezem. Garnizonem. Serio? Wow. Nie, no tego to nie pokonamy. Garnojezu, garnizonu. Nie, nie ma opcji, żeby to pokonać. Ale tu chyba w kółko idziemy, więc okej. Aha, dobra, czyli tu jest zamek i pewnie tu jeszcze będzie zamek w takim razie symetrycznie do tego. Okej, czy jakbyśmy bohaterów tutaj ściorali, to by nie było źle. Bohaterów raczej będziemy w stanie ściorać. Chociaż już armia tutaj się kurczy na gem. Też trzeba przyznać, bez bicia i otwarcie. Szkoda, że tych jednostek nie da się wziąć z garnizonów. Byśmy mieli armię niepokonaną. Niepokonany to nasz Albatros kochany. Czy jesteśmy w stanie kupić smoki? Jesteśmy w stanie. Dobra. No, zaraz nam będą chcieli przejąć te zamki. Ale tu już idzie ciężkie wsparcie. Ciężkie wsparcie to jest w sumie śmieszne, no bo na ciężkie wsparcie mówię na bohatera, który ma minimum jednostek. Czy ten by był w stanie go zabić? No, podejrzewam, że tak. Wow, nie no, jak ty to żeś zrobił? Możliwe, że magię stracił. Dużo nam to nie dało. No właśnie. To dlatego straciłem 13.
Gildii Magów poziom trzeci. No i tu też. Nie chcę uciekać. Serio, Elis, przegrałeś? Z czterema wampirami żeś przegrał, no co ty gadasz? No co ty gadasz, chłopie? Dużo mają ataku. Wow, nawet nie dojdzie. No to rozumiem, czemu przegrałem. Aha. No, to tak. To się nie dziwię. Jeszcze nawet medyka go leczy. No to brawo. Przejęli mi ten zamek za free, to trzeba to będzie cofnąć. Wykupić tam jednostki. Dawaj cycadele. Może jakiegoś bohatera. Logistyką nawet bohater jest, proszę bardzo. Tak, tu chcemy uciec. No, co ty? Nie atakują teraz? Czy chcesz uciec? Nie, nie chcę uciekać. Naprawdę? Aha, no tak. Już rozumiem, o co chodzi. To muszę w takim razie rozproszenie. Tak. Nie dali się zbejtować. Chyba nie wykorzystuję magii, bo dostanę zaraz oślepienie. Chociaż nie, Maslowa muszę rzucić. Maslowa muszę rzucić. Tak, dostaliśmy oślepionko. Daj mi to oślepienie. Nie dojdzie ta jednostka? Nie. Drzewców musimy chyba cofnąć. Też nie musimy cofać. No i jak to zrobić, żeby było dobrze? To jest 18. 180, 191. Za mało. Ci nas uderzą, nie? Tego uderzą jednego. To go wycofamy. No i uciekli. Dawaj kolejnego bohatera. I lecimy po zamkach. Tu jest chyba najmocniejszy ten bohater. Dawaj tu ratusz. Dobra, tu już wszystko. Najwyżej możemy do 5 poziomu dać Gildię Magów, żeby Gem zobaczyć, czy będzie mogła mieć w sumie najmocniejszy spell, czyli implozję. Najmocniejszy spell single targetowy. Bardzo mało jednostek mamy po prawdzie na Gem, ale Gem daje radę przez zaklęcia. Przede wszystkim przez zaklęcia. To mamy. W sumie ty musisz tutaj przejść, zobaczyć. A Gem po prostu niech zwiedza jeszcze tutaj te miejsca. Poszedł gdzieś typek do środka. No będzie produkował teraz bohaterów na potęgę posępnego czerepu typek.
Oni nie będą mieli dużo jednostek przy sobie, ale będą mnie denerwować. Ulepszone smocze urwiska. Nie stać nas na fort. Duża armia? Nie duża armia, ale chyba wystarczająca, żeby przejąć to, co jest tutaj. Chyba, że zamek im damy jeszcze. Tu raczej mają jeszcze zamek jeden. W podziemiach też możliwe, że mają coś. Dawaj go siekniemy. Ja bym chciał to lepiej zrobić, ale nie wiem, czy po prostu magia nas nie ciora tutaj. No magia nas tu bije. Także straty to raczej z magii wynikają. Bo nie mamy czym innym zaatakować. Serio? Zniszczenie nieumarłych już nie wejdzie? Dwa many tylko mamy, to na nic nie styka. No i typ uciekł. No, bardzo duże straty. Połowę jednostek naszych straciliśmy. Niedobrze. Trzeba by się udać z powrotem. I przejąć to wszystko. Kurde, nie wiem, czy ją pokonamy. No właśnie. O, nie mamy magii! To nie pokonamy. Nie ma opcji. To nie wiem, czy nie zrobię powrotu o dwie turki. Ściciele. Bo potrzebujemy jednostek po prostu na gem. To zrobilibyśmy tak, że legię cudzoziemską w postaci gelu tutaj przeniesiemy. Niech on broni tego zamku. A Gem... Gem po prostu wróci. Pozbierać jednostki z zamków. I wtedy zaatakujemy. Wiem, że ten czerwony się tutaj trochę rozpanoszy wtedy przez to. Okej. Dużo jednostek masz? Nie. Ale wystarczająco, żeby nas sieknąć, co? No niestety. A, bo tu zamku nie zbudowaliśmy. Dobra. To dlatego. Tak patrzę, nie ma wieżyczek. Autozapis. Dawaj tu zamek. No i się przestraszył zamku. Gelu, siedź tu na razie. Agent wraca. I jednostki. No ten czerwony tu będzie łaził, ale właśnie stoimy w takim miejscu, że dlaczego jesteśmy w stanie zareagować w miarę sensownie. Najpierw do tego zamku sobie pójdziemy. Tu kupimy ile się da. Potem pójdziemy do tego i poulepszamy te rzeczy. Gildie magów poziom 5 tutaj. I co jest? Jest implozja. Nie jest implozja. No Gem musi odzyskać manę. Implozji fajnie jakby się nauczyła, bo to jej przejdzie do kolejnego scenariusza. To nie z tym, co tam napisali. Dobra, czyli krasnoludy się nie zmieściły do naszej armii. Trochę śmieszne. Okej. Ale niech im będzie.
Puściłem turę, mimo że był jeszcze ruch na naszej bohaterce, dlatego żeby manę sobie odzyskała. Właśnie pobyt w zamku, gdzie jest gildia magów, choćby poziom pierwszy, regeneruje manę do fulla. No i teraz mamy manę całą, 120 punktów magii na 120. To lecimy teraz do tego zamku i będziemy w stanie zaatakować tutaj. A ty sobie stoisz. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taka armia, która zmiecie Gela z powierzchni ziemi. Tylko zaraz my tutaj będziemy w stanie ich porozbijać. Ulepszamy jednostki. I wykupujemy. Chyba to wszystkiego nie damy rady wykupić. Ale dobra, surowce możemy oddać. Z nami sporą część surowców. Siarę to w ogóle całą możemy oddać. No i gitarę. Nie wszystko, wszystko, ale większość wykupiona. Więc myślę, że styknie. To lecimy. A, czerwony tylko gania po mapie. Ten nam tutaj zajął garnizon. Chyba się skapnął, że coś jest nie halo, halo. Dużych jednostek nie ma. Możliwe, że zaraz będzie próbował ucieczki tutaj do tego zamku. To dawaj, cycadele. Tak. No, zastanawiałem się, czy za nim pogonić, ale chyba zajmiemy mu inny zamek jeszcze. No. Podejrzewam, że jestem w stanie to zrobić dużo lepiej. Tak, dzięki smokom mamy pierwszeństwo, jeśli chodzi o ruch. Inicjatywy mamy dużo na smokach. Dawaj Blesa. Najpierw łucznikami coś ścieramy. Tak. Zabijesz tych? Zabiję tych. Czuła. 800. No większość w sklepie, może jeden padnie, ale reszta zginie. Wow, serio? Słabo. Myślałem, że lepiej klepnie. A, zaatakujemy. Raczej nie powinien żaden smok paść. Dobrze. No, 32 HP, to nie tak dużo. To nie tak dużo. Dobra, jednego jednorożca straciliśmy. Gelu, weź tutaj się klepnij. Może tego typa byśmy ściorali, gdyby ten nasz zamek przejął. Nie wiem, czy to się stanie, ale tak na razie co? Jakiś fajny bohater, Melodia. Albo... Melfa. Niech będzie jej. Chciałem powiedzieć inaczej, ale nie powiem. No i wziął i uciekł. To stój tutaj i broń się przed czerwonym. Angacht! No i teraz musi atakować zamek. Nie ma innego wyjścia typ. Pogonimy Gem w takim razie za nim już. Gelu niech stoi.
wygrał. Czemu? Czy możemy zrobić tak, żeby nie wygrał? Jeśli... A, pewnie ma magię. No... Ale śmierdzi ma. Ma jakąś balistykę. To jest, może być podstawowa balistyka, ale zawsze jakąś ma. To dawaj na te zjawy wszyscy. Fala śmierdzi. Wyeliminowała. No Gem w tej turze nie dojdzie, więc on będzie miał jednostki z tego zamku, ale daleko, daleko nie przejdzie. O, mocno się zbliżył do nas. Czy to jest armia, która jest w stanie nas zaatakować? Możliwe! Ma kryształowe smoki, kościane smoki, smoki, jeszcze inne, nie no, już innych nie ma. Kurde, nie damy rady w tej turze. Zobaczmy go. Gelu pokonany. Ile masz tych jednostek? Jeszcze ma... No właśnie, ma ten... taktykę. Trochę masz tych jednostek. Oj, Gelu, Gelu. No nie, no nie wygramy tego Gelem. Gelu zrobi taktyczną ewakuację. Ej, moment! Ja tu źle zrobiłem. Totalnie źle zrobiłem, no nie? Aha, oczywiście, że tak. Idź stąd, Gelu. No może nas nie zaatakują. Może. Mogę se liczyć. Kurde. No naprawdę? Nie no, za dużo jest tych jednostek. Także faktycznie tamten sejwik muszę wczytać. I Gelu tutaj już nie da rady. No właśnie, tego się obawiałem parę kolejek temu, że przeciwnik zbuduje taką armię, że będzie w stanie nas klepnąć. To muszę jeszcze inaczej wczytać. Mściciel. Tutaj, dobra. Chodź. Zrobimy taki myk, się wymienimy niektórymi jednostkami, ulepszmy tych, dobrze, w porządku, Gelu będziesz uciekał do zamków, sobie po nowe trupsy, a tutaj nasza Gem będzie robiła siekę, w porządku. Pomarańczowy wyeliminowany. To bym przejął, bo to będzie dodatkowy punkt mocy dla nas. Chociaż nie wiem, czy u niej wiedzy bym nie wziął mimo wszystko. Żeby many nie brakowało. No. Trzeci zamek, fort stawiamy. Mogłem to zrobić dużo wcześniej, ale... No. Tak, no to stracimy. Chciał czy nie chciał. Teraz pójdziemy to odbić. No i komin smrodu. Widać, jaką kulę mamy na mapie. Okropne są te kominy smrodu.
Dobra, Gelu dotarł do miasta. To musimy zrobić w ten sposób. Najpierw jednostki. Smoki możemy ulepszyć. W porządku. Teraz idziesz do drugiego zamku. A Gem tu idzie na ten zamek czerwonego. Klepniemy od razu bohatera. Dawaj go. Czy chcesz uciec? Jak to? No co ty gadasz? Jakim cudem? Chyba se żartujecie ze mnie. $170 za każdy. No te smoki są mocne. Dostaliśmy blinda. Dawaj, niech przytankują te smoki. I wio. Nie, w ten sposób nie, bo zaatakuje własnych. Dawaj, vampiry. Dawaj, blessa. Czterech tylko byśmy ściorali. Te zjawy musimy klepnąć, bo dużo ich klepniemy tymi jednostkami. Nie wiem, czy tego nie zabić po prostu. Chociaż nie. No, honey, no. Dużo Pegazów stracimy, ale... okej. Okay. Przyjmij kontratak. No i zabite. Chociaż może implozję rzucić, mamy dużo, dużo many. 8 zabiliśmy tych smoczków. A nie spytałeś jak dzionek? Dzionek jak dzionek, w sumie rano zimno. Dzisiaj się nie wyspałem strasznie, ale to już inna kwestia. Ale spoko. Generalnie jest spoko. Jakie są heroesy z rana, to jest gitara. No, pociśnięć. A przeciwnik, znaczy komputer nam preferował tu, żebyśmy uciekli, bo przegramy tę bitwę. A my wygraliśmy. No, jakimś cudem. Się udało. Artefaktów mamy trochę. Odporne na zaklęcie, odwrócenie zaklęć. Ciekawe. To na pewno chcemy. Herb męstwa. No i to wszystko. Statuetka jeszcze. A, to Sokoli Wzrok. Myślałem, że to jest ta statuetka szczęścia, tylko w innym jakimś wydaniu. Ale nie. To to samo. No dobra. To idziemy w takim razie na zamek przeciwniora. Tam na dole. Jeszcze trzeba go ściorać. Będzie git. Geralt tutaj powoli będzie schodził. Wyuczyłeś się wstawać o 5, jako żyjesz. No, no ja wstaję, nie wiem, za 15-7 mniej więcej. Codziennie od długo. No ale kwestia jest tego, że często gęsto chodzę spać, tak jak dzisiaj. Od 2:30 poszedłem spać, nie? Więc się nie wyspałem totalnie. Najpierw trzeba było jednostki ulepszyć, potem kupować. Dobra,
Tu mamy armię. Chodź na tę stronę, bo tam był bohater. O właśnie. Isra. Też ma dużo jednostek. I Tant też ma jednostki. Skąd oni mają tyle jednostek? Ale ucieka. W porządku, biorę w ciemno takie straty. Gelu, powoli do nas będzie szedł na razie co? Nie chcę uciekać. No bez przesadyzmu. Slow, slow. Quick, quick, slow, slow. No sieknie nas ten licz. Tak mają dużo ataku. No. No, mają dużo ataku. Wow, nie wiem czy nie przytankować i zaatakować tego już w tej turze. Go. Dawaj Blesa. Postarzał go. Bardzo dużo mają tych jednostek. Ho, ho, ho. Nie no, do tego nie wygramy, nie ma opcji. To jest jednak 100 smoków. Upiornych smoków. 100. Także tu jak przeciwnika mogę ściorać, to nawet myślę, że z tą armią jak Gelu do nas przejdzie, to nie będziemy w stanie tego zrobić. Tu możemy na razie poblokować przeciwnika. Do Blagden, ok? Ciekawe, czy w angielskiej wersji językowej to jest napisane przez CK, czy po prostu to jest nazwa własna taka. Przetłumaczyli tak. Znaczy, nie tłumaczyli tej nazwy. Na razie stój tutaj. Niech przyjdzie ten Gelu, żeby nam się czerwony tutaj nie rozmnażał. W sumie nie pomyślałem. Trzeci zamek trzeba rozbudowywać, bo będziemy dużo jednostek potrzebować, żeby się przebić przez ten garnizon. Przez przeciwnika nie tak dużo, ale przez garnizon tak. Chodź Gelu, mój przyjacielu. Szkód narobisz wielu. Dawaj zamek. Dobra, robicie zamianki. I mam nadzieję, że Gelu wytrzyma. Powinien. Nie wypuszczę ich po prostu z zamku, co? Oni raczej nie mogą wziąć jednostek z tego garnizonu. Garnizony są zafiksowane, to my pójdziemy na podziemia, zobaczymy co tam jest. Aaa, kryształowa grota. Stąd mieli te kryształowe smoki. I Gelu tutaj dostanie zetkę. Uła, serio? Jak to możliwe? A, już wiem jak to możliwe. Tu jeszcze coś by trzeba było postawić wtedy. Smoki zionym ogniem. Szok. Niedowierzanie. Aha, no to brawo ja. No co za głupotę zrobiłem totalną. To nie bijemy się z nimi, trudno. Gem jeszcze idzie pozbierać mapę w takim razie. Może jeszcze surowce jakieś znajdzie, może statystyki znajdzie przede wszystkim. A my rozbudowujemy pozostałe zamki. No bo dużo będziemy potrzebować jednostek, żeby się przebić przez garnizon. To już w sumie wszystko, czyli tylko ten trzeci zamek rozbudowujemy. Zostaliśmy zaatakowani. Serio? Ile masz tych jednostek, że naprawdę? Naprawdę?
takimi jednostkami nie jest w stanie wygrać? Czy on jakoś ma kozacką magię, czy jak? Nasz kurde, sam nie wiem, co tu się dzieje się. No, w sumie trochę głupio robi, ale trudno. No, myślę, że on ma jakąś magię, ale myślałem, że on ma jakąś kozacką magię, ale chyba wygląda na to, że nie. Więc niepotrzebnie rush robiłem. No ma kozacką magię. To co poleciało, to była implozja. Czemu Gelu nie ma żadnej magii? Nie no, to faktycznie jest przegrane. Biorąc pod uwagę, że on jeszcze ma implozję w zanadrzu, 200 many. No nie, no bez jaj. Nie róbcie se jaj. Myślałem, że sobie pozwiedzamy tę mapę, ale nie ma jak. No i bohater Polas tam. Zróbmy taką opcję. Przerzucimy to tutaj. Gem. Tutaj typek poszedł. Zaraz go klepniesz. A ten niech się wraca po prostu do zamków. Będzie dostarczał jednostki. Jak przyjdzie pora. No i ten się tutaj rozpulał. Już przeciwnior. Wokial. Dużo jednostek w sumie. Chwilę tylko odszedłem, no nie? Tylko chwila wystarczyła. W sumie poszedłem naokoło, ale nie ma znaczenia raczej. A gdzie jest tu? Ej, przez chwilę był tu przeciwnik. What the hell? Co tu się stało się? Nie przebije nawet z tym wsparciem, co nie? A, nie. Nie ma opcji. Za dużo. Dużo za dużo. Chociaż nie aż tak dużo za dużo. O nie, gem przegrywa. Tu przeszli i chcą przejąć mi kolejny zamek, no? Co za mędy społeczne. Nie damy się, nie damy się. No i właśnie tego nie lubię, bo wypuściłem samopas bohatera im i teraz oni se ganiają. Ja nic z tym nie jestem w stanie zrobić do końca. Chyba, że to jest jedna populacja albo połowę populacji, no coś w ten deseń. Masz Zetkę. No, przeciwnika normalnie byśmy pokonali, bez większego problemu. Problem jest ten garnizon. Ten garnizon jest naprawdę mocny. Moczourwiska. Dużo masz tych jednostek tutaj? No trochę. Ale myślę, że z bohaterem... Aha, no to fajnie. Myślę, że z bohaterem może byśmy byli w stanie to obronić. Co jeszcze możemy ulepszyć? Salę ciemności. Dawaj tego. No i Wokial pokonany. Magia ziemi. Idziesz Gelu do zamku. Te jednostki już można stąd usunąć, bo inni nie będą nam do niczego potrzebne, kompletnie do niczego. Myślę, że musimy poczekać, aż rozbudujemy ten drugi zamek i dopiero wtedy zbierzemy ze wszystkiego te populacje. To też muszę patrzeć, czy nie będę miał lepszego bohatera, na przykład Kyrę. Kyrę jest z logistyką i by szybciej nam dostarczył to. I na razie niech tam Gem broni.
Czerwony wydaje się na razie powstrzymany. Kolejna populacja. No już prawie kończymy ten zamek. Gildia magów. Dobra, smocze urwiska. Poczekamy do populacji. I jedziemy po kolei. W takim razie bierz jednostki. Idziesz tu, Gelu. Ej, nie naokoło. Tu jednostki. Jeszcze tutaj pójdziemy po jednostki. No i to jest armia. To jest koksiarska armia. Z trzech zamków wzięta. W pełni ulepszona. Teraz ją trzeba dostarczyć do Gem. Licząc, że Gem nie zginie do tego czasu, ale raczej przeciwnik jest niechętny do atakowania. Gem jednak ma sporo jednostek przy sobie. No i to jest koks. Dawaj. Spoko. Wrócimy na pełnej w Niki gitara. Nogi legionisty. No, na luzie. Nawet bez rozgrywania tego. Mamy to. Ciężki był garnizon, no, ale to tylko garnizon był w sumie ciężki. Cała reszta była w porze. Dobra. Robimy save, czyli to jest kampania szósta, misja szósta. Ja muszę zrobić sobie jeszcze timer.